Jedno z podstawowych praw NLP mówi, że mapa nie jest terenem. I chcę poinformować, że to jest podstawa logicznego podejścia do życia. Drogowskaz jest tylko i wyłącznie informacją, gdzie znajduje się cel podróży. To znaczy, żeby było jaśniej, do czego dążę, chcę wam powiedzieć, że recepta nie jest lekarstwem. Recepta jest tylko i wyłącznie pewnego rodzaju propozycją znalezienia jednego z wielu rozwiązań, jak wyjść z danego stanu, w którym się znajduje, z choroby. To znaczy, istnieje nie tylko jedno lekarstwo na twoją chorobę. Na twoją chorobę istnieje bardzo wiele różnych lekarstw. I recepta to jest tylko propozycja, jak również informuje, że rozkład jazdy nie jest podróżą. Czyli uwaga, uwaga, teraz powiem coś mądrego, postaram się. Czyli to, co powiem, to nie jest prawda objawiona. To, co mówię, to mówię po to, żebyś ty zaczął lub zaczęła myśleć i zastanowiła się lub zastanowił, jaki jest twój cel i jaka jest twoja droga do tego celu. Ponieważ zarówno tych celów może być wiele, jak i dróg do osiągnięcia celu też wiele. Dlatego moja propozycja jest taka, zastanów się, że i pomyśl, czy twoje pragnienie nie jest tylko informacją, że czegoś ci brak lub że kogoś ci brak.